Słuchajcie, kochani, w związku z tym, że zbliża się wiosna, zbliża się lato, czyli szczyt sezonu weselnego, przygotowałam dla Was przegląd prasy weselnej. Właśnie wyszło wydanie Gali pod hasłem Ślub, gdzie znajdziecie trendy, kilka ciekawostek i dzisiaj też przyjrzymy się takiemu fajnemu pisemku, które nazywa się Wedding. Fajna kopalnia wiedzy dla przyszłych małżonków. Jako wstęp do przeglądu trendów weselnych, Gala przygotowała trendy najsłynniejszych ślubów, które miały miejsce ostatnimi czasy. Przede wszystkim możemy zobaczyć tutaj państwa Lewandowskich. Oczywiście królują także zdjęcia ze słynnego ślubu księcia Williama z księżną Kate. Fajną ciekawostką jest też relacja modowa ze ślubu Halinki Młynkowej. Z artykułu dowiadujemy się, że Halinka Młynkowa postawiła na dwie kreacje. Pierwszą kreację, w której poszła do ołtarza i drugą kreację, trochę bardziej zwiewną, której bawiła się podczas wesela. Fajny pomysł na dwie kreacje, czy też przesada? Ciekawe, jakie wy macie pomysły, jakie macie zdanie. Piszcie, chętnie podejmiemy dyskusję. Ewa Cieplewska, projektantka sukni kreacji Halinki Młynkowej, mówi fajne bardzo zdanie. Zawsze staram się, by suknia była dopasowana do osobowości. Powiem szczerze, że czasami efekt zaskakuje nawet mnie samą, bo często zdarza się, że suknia jest piękna, ale przytłacza bohaterka i staje się ważniejsza od osoby, która ją nosi. To jest tak naprawdę kwintesencja wypowiedzi. Trend ponadczasowy. Najważniejsze, żeby suknia była dopasowana do osobowości panny młodej. W tej kwestii myślę, że fajniej warto czasami powierzyć się, wybierając suknię ślubną, specjalistkom, czyli paniom, które pracują w salonach sukien ślubnych i znają się naprawdę na swoim fachu. W magazynie Wedding suknie ślubne są dosyć oryginalne. Bardzo często pojawiają się kreacje asymetryczne. Często pojawiają się kreacje, które posiadają dodatki. Niekoniecznie w kolorze białym, mogą być to akcenty kolorystyczne. Często mamy do czynienia z efektem sierskości. Akcent folklorystyczny, naprawdę fajny hit w tym sezonie. Jeżeli macie plan na wesele w stylu sielskim, jeżeli miejsce do tego jest stworzone, czemu nie zaakcentować tego właśnie elementem do sukni ślubnej dopasowanym? W Gali znajdziemy dużo artykułów dotyczących trendów weselnych. Przeglądając te magazyny, właściwie wyłania się jeden trend. Nieważne jak, byle koncepcja była spójna i pasowała do charakteru państwa młodych. W tej chwili odchodzi się od brokatów, piórek, baloników, szczególnie dmuchanych i robionych bram z balonów. W tej chwili wchodzimy w spójną koncepcję, całość organizowanego wesela. Ważne, żeby winietki były spójne z zaproszeniami, żeby kwiaty i cała dekoracja pasowała do miejsca, które znajdziemy. I to tak naprawdę w tej chwili jest trend, który jest najmodniejszy w tym sezonie. Spójność całej koncepcji. Fajny artykuł znajdziecie w Gali pod tytułem Ślubne manewry. Naprawdę warto poczytać, natchnąć się, trzeba też znaleźć dużo fajnych inspiracji na swoje własne wesele. Moda ślubna przewiduje fajne niespodzianki. Super będzie wyglądał garnitur, który będzie stonowany, a kamizelka, która gdzieś tam wyłania się spod garnituru, będzie na przykład wzorzysta lub w kratę. Elementy hipsterskie, elementy marynarskie, wzorzyste kolory, super będą łączyły się ze stonowanymi elementami reszty stroju. Także to jest coś, w co warto iść i wyróżnić się zdecydowanie z tłumu. Wesele weselem, a co po weselu? Oczywiście podróż poślubna. W zeszłym roku wśród trendów na destynację podróży poślubnej była Tajlandia. W tym roku zdecydowanie Europa, Ameryka Środkowa, a także troszeczkę zimniejsze kierunki. Na przykład Islandia, natomiast Gala idzie o krok do przodu i proponuje nam podróż poślubną do Grenlandii. Oba magazyny oczywiście promują kierunki, które są modne zawsze, czyli Hawaje, Bahamy, Zanzibar. Magazyn Wedding idzie o krok dalej i pomaga nam w wyborze miejsca na spędzenie podróży poślubnej. Mamy fajne zielone ramki, gdzie mamy na przykład napisane idealne dla wielbicieli sztuki, smakoszy, albo plażowiczów, wielbicieli kultury, albo doświadczonych podróżników i odkrywców, a także plażowiczów. Także bardzo fajnie pomaga nam ta gazeta znaleźć i zawęzić sobie poszukiwania w wyborze miejsca, gdzie chcemy spędzić
tydzień albo dwa tygodnie na rozkoszowaniu się i odpoczynku po męczącym weselu. A wy, gdzie byście chcieli pojechać w swoją podróż poślubną? Macie jakieś pomysły? Chętnie ich posłucham i podzielę się z wami swoimi opiniami na ten temat. Piszcie do mnie. Przygotujemy specjalny post i spot, w którym będzie rozmawiać z osobami, które mają fajne opowieści ze swoich podróży poślubnych, a także z biurami podróży, które mogą doradzić coś w wyborze miejsca na spędzenie miesiąca miodowego, a także mają na pewno fajne oferty, które możemy pokazać i przedstawić. Zachęcam do oglądania. Do zobaczenia.